Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, witam wciąż jeszcze adwentowo, ale też przedświątecznie, witam proszę Państwa rekolekcyjnie, bo są takie właśnie ćwiczenia duchowe w tym świętym czasie, który obecnie przeżywamy, może już były oczywiście w takiej formie okrojonej, formie pandemicznej, ale one są, bowiem one przygotowują nas do Bożego Narodzenia, one są takimi ćwiczeniami, które pozwalają na to, że bardziej owocnie spotkamy się z Chrystusem, że to spotkanie przyniesie nam jak najwięcej tego pożytku duchowego. Poza tym, proszę Państwa, witam w ostatnie dni już przedświąteczne. Proszę zauważyć, że jest 20 grudnia, co to oznacza, że już najbliższy czwartek to dzień Wigilii, dzień, a zwłaszcza wieczór, kiedy to ustają wszelkie smutki i spory, a pośrodku nas zasiada Chrystus, kiedy to, jak powiada ludowe przysłowie, nawet zwierzęta przemawiają, czy przynajmniej próbują przemawiać ludzkim językiem. Wigilia to właśnie ten dzień, kiedy bohaterem, głównym bohaterem staje się opłatek. Ten właśnie opłatek, który Państwo widzą, który trzymam w swoich dłoniach i którym to będziemy łamali się wzajemnie, oczywiście też zachowując wszelkie przepisy pandemiczne, składając sobie wzajemnie życzenia. Poza tym też stół świąteczny, czy Wigilia, tu już jest też w jakiś sposób stół świąteczny, to też właśnie taka świeca wigilijna, która oznacza, że łączymy się charytatywnie z tymi ludźmi, którzy potrzebują naszej pomocy. Jeszcze takie świece nabywamy w kościele, może już to uczyniliśmy i one właśnie takie świece zapłoną podczas wieczerzy wigilijnej, wtedy, kiedy zasiądziemy przy stole, też w gronie takim okrojonym, bo jak wiemy, są pewne przepisy, które nie pozwalają na to, żeby było nas zbyt dużo. Także najbliższy czwartek, to 24 grudnia, wspominamy naszych prarodziców Adama i Ewy, z niniejszym składam najlepsze życzenia solenizantkom Ewom i solenizantom Adamom. I oczywiście potem najbliższy piątek, czyli 25 grudnia, a zatem dni świąteczne, piątek, sobota, niedziela, czekają nas trzy dni, prawda, trzy dni, które pozwolą na to, żeby nie tylko odpocząć, nie tylko żeby posiedzieć przed telewizorem, nie tylko żeby spotkać się przy stole świątecznym, tylko żeby lepiej zjeść, czy więcej zjeść, czy wypić, nie daj Boże, za dużo, prawda? Ale żeby spotkać Chrystusa, kochani, to jest najważniejsze. My przygotowujemy się do spotkania z Chrystusem. To właśnie On jest tym głównym bohaterem, to On jest na czubku tej hierarchii wartości. Nie możemy Jego pominąć, nie możemy Jego przegapić. On jest właśnie, jeszcze raz podkreślam, najważniejszy. No oczywiście myśląc o Adwencie, o dzisiejszej niedzieli, jak powiedziałem, czwarta niedziela, jak widzimy, są cztery świece, one płoną. Oznacza to, że już mamy cztery niedziele Adwentu, a potem tylko już tak zwane ostatki adwentowe, które pozwolą na to, żebyśmy dobrze przygotowali się. Ale proszę Państwa, to wciąż mówię i podkreślam, nie dajmy się zwariować, żeby to wszystko przebiegało też w atmosferze takiej pokory, bo jak powiada pastorałka ludowa, do Jezuska, do małego trzeba serca pokornego, więc jak najwięcej tej pokory, jak najwięcej tej miłości, jak najwięcej tej właśnie otwartości ludzkiej, także tej otwartości charytatywnej. No właśnie, czwarta niedziela adwentowa, rok B, gdy będziemy, bo też gdybyśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maria. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Ona zmieszała się na te słowa, rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie, lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłeś bowiem łaskę u Boga, oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus, będzie on wielki, będzie nazwany Syn Najwyższego, a Bóg da jemu tron praojca Dawida, będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowanie nie będzie końca. Na to Maria rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święty, który się narodzi, będzie nazwany Synem Bożym, a oto również twoja krewna Elżbieta poczęła w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maria:
jest łóżnica pańska, niech mi się stanie według Twojego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Kochani, my czekając na święta Bożego Narodzenia, czekamy, patrząc na pewne wzory, na pewne postacie adwentowe, które nas uczą i które nam przypominają, co to jest adwent. Oczywiście to święty Jan Chrzciciel, ten bohater taki adwentowy, ale przede wszystkim Matka Najświętsza, to do niej wołamy, o daj mi, daj Jezusa, daj, ona da nam tego Jezusa w noc betlejemską. Ona nam go przyniesie, przyniesie po to, żeby on nas zbawił, żeby on nas uczył miłości, żeby wskazywał nam drogę do nieba i żeby umarł za nasze grzechy, dla naszego zbawienia. Kochani, no kim jest Maria, kim jest święty Jan Chrzciciel, my bardzo wiele wiemy, ale właśnie Ewangelia, którą przed chwilą wysłuchaliśmy, jednym zdaniem określa nam Marię, jaka to właśnie ona jest, która uczy nas prawdziwego, godnego i skutecznego oczekiwania. Anioł rzekł do niej, to właśnie anioł ją opisuje, bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Właśnie te słowa, które słyszymy od anioła, są to słowa, które określają Marię, bądź pozdrowiona, więc witaj Mario, cześć Mario, prawda, czy kłaniam się Tobie, to już nieważne, w każdym razie ten gest pozdrowienia, po tym geście pozdrowienia następuje słowa pełna łaski. Anioł mówi, że ona jest pełna łaski, czyli pełna świętości. Nie ma w niej miejsca na grzech. Ona nie ma ani grzechu pierworodnego, ani skutku grzechu pierworodnego, czyli grzechu uczynkowego. Pełna łaski, czyli pełna świętości, pełna tej właśnie świętości w wymiarze oczywiście ludzkim. I dalej idziemy. Pan z Tobą, skoro ona jest taka pełna łaski, skoro jest taka święta, to z nią jest Pan, a ona jest z Panem, czyli jest właśnie ta wspólnota, wspólnota człowieka z Bogiem, ta relacja bardzo zdrowa, ta relacja bardzo owocna i bardzo doskonała jak na sposób ludzki. Oczywiście błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona jest z tych wszystkich niewiast najświętszych, czy najbardziej oddanych, czy najbardziej odważnych, czy najbardziej wiernych Bogu, ona jest błogosławiona między nimi. Ona jest pierwszą i właśnie ona jest taka, która dzisiaj staje przed nami i która prowadzi nas do żłóbka, pełna łaski, który jest Pan i która jest błogosławiona między niewiastami. Do takiej Marii się modlimy i taką Marię prosimy, żeby te święta Bożego Narodzenia były błogosławione, żeby były pełne łaski, żeby były pełne świętości, tej naszej świętości, kochani, której uczymy się od Chrystusa, której będziemy uczyli się od Chrystusa. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, no jeszcze do Wigilii kilka dni, ale już niniejszym, tak uprzedzając, łamię się z Państwem tym opłatkiem i życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego, żeby te święta były błogosławione, jeszcze raz podkreślam, żeby były pełne radości i pełne Boga, pełne tego Boga, który stał się człowiekiem i zamieszkał między nami. Proszę przyjąć przedświąteczne Boże błogosławieństwo na ten czas Adwentu, na te ostatnie dni tego świętego, radosnego oczekiwania. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego. Zostańcie z Bogiem.